stronie przeciwnej, czyli tezę zwalczać, będzie szanowny kolega Piotr Patkowski. Wielkie brawa, zapraszamy. 6 minut. 6 minut. Szanowni Państwo, tutaj pan profesor przed chwilą powiedział kilka tez i kilka kierunków, które rzeczywiście są kluczowe do rozstrzygnięcia tego zagadnienia. Natomiast trzeba na te tezy się wgłębić, żeby móc realnie ocenić ten stopień konwergencji, bo tak naprawdę odpowiedzią na nasze pytanie jest ocena konwergencji zarówno realnej, jak i nominalnej pomiędzy gospodarką polską, a gospodarką strefy euro i gospodarkami poszczególnych państw strefy euro, żeby móc wniknąć w ten temat. Jeśli chodzi o konwergencję realną, czyli podobieństwo gospodarek, ich struktur, ale także podobieństwo cykli koniunkturalnych, siły nabywczej poszczególnych państw, no to tutaj występują największe różnice. One są zdecydowanie mniejsze od 2000 niż w 2004 roku. I tutaj rzeczywiście pan profesor ma rację. Ten proces konwergencji czy synchronizacji postępuje. Pytanie jednak zasadnicze jest takie, czy proces konwergencji w tym przypadku porównania gospodarka jak poszczególnych państw jest procesem ciągłym, czy jest procesem, który kiedyś ulegnie skończeniu. Historia od momentu powstania wspólnoty europejskiej, kiedy jeszcze Polski w niej nie było, pokazuje, że ta konwergencja ciągle się dokonuje, ale nie może się dokonać. Czyli najprawdopodobniej jest to proces nieskończony, chociaż on będzie postępował. Jeśli chodzi o podobieństwo gospodarki polskiej do gospodarek strefy euro, do gospodarek poszczególnych państw, to rzeczywiście trzeba tutaj zwrócić uwagę na dwie kwestie. W Polsce ciągle silne są dwie dziedziny gospodarki, które w wielu państwach europejskich schodzą z pierwszeństwa. Po pierwsze jest to rolnictwo i dla tych, którzy teraz powiedzieli, no tak, ale rolnictwo to relikt, to przytoczę przykład Francji, która absolutnie nie uważa, że rolnictwo jako dziedzina gospodarki jest reliktem. I drugi dział gospodarki, przemysł. W tych miejscach Polska jest zdecydowanie silna. I znowu można się tutaj odnieść do tezy, że no tak, ale rzeczywiście Kalifornia i Montana nie są do siebie podobne, ale jednak to są państwa o wspólnej kulturze, wspólnym języku i wspólnym tym, co możemy nazwać patriotyzmem. Natomiast jeśli porównamy Warszawę z Podlasiem, to rzeczywiście te różnice występują. Ale jeśli porównamy sobie Podlasie z Galicją i to nie tą Małopolską, tylko Galicją Hiszpańską, to te różnice są o wiele większe jeszcze niż z Warszawą. Plus nie występuje to jungtim, o którym przed chwilą powiedziałem, wspólny patriotyzm, wspólny język, wspólna kultura, wspólna tradycja. To są cechy w ekonomii i w polityce pieniężnej trudno wycenialne, ale jednak bardzo istotne. No ale tak, Stany Zjednoczone rzeczywiście są zlepkiem 50 stanów, które bardzo się od siebie różnią. No, ale z drugiej strony znamy w Stanach Zjednoczonych takie zjawisko jak par rdzy. I nie wiem, czy twierdzenie wobec pracowników osób, które w pasie rdzy doświadczają recesji, twierdzenie, no tak, ale macie wspólną walutę dolara, w jakiś sposób ich pociesza albo im wystarcza. To nie jest to, co poprawia byt tych ludzi. Jeśli popatrzymy politycznie na Stany Zjednoczone, jest to coraz bardziej państwo, które jest rozdzielone na pół. Więc ta synchronizacja, ta konwergencja postępuje, ale jednak to jest proces ciągle dalece niedokończony. Po drugie, jeśli popatrzymy na państwa, porównując, które są w strefie euro w państwach nowej Unii, które nie są jak Polska i Czechy, ale na przykład Słowacja, to zauważymy, że ten proces doganiania, ten proces konwergencji, przede wszystkim jeśli chodzi o siłę nabywczą per capita, wcale państwa, które są w strefie euro, nie są silne, nie są szybsze, nie są silniejsze. PKB per capita Słowacji wcale nie rośnie szybciej niż PKB per capita Polski, a mimo tego, że Słowacy są w strefie euro. Jeśli popatrzymy na najbogatsze państwo w naszym regionie z nowej Unii, które nie jest w strefie euro, Czechy, to Czechy wcale nie są stratne wobec państw bałtyckich czy wobec Słowacji, które są w strefie euro. Więc to nie strefa euro decyduje o tym, że państwo się szybciej bogaci albo ma silniejszą gospodarkę. I przechodząc już od konwergencji realnej na konwergencję nominalną, tutaj mamy 4 kryteria. Pierwsze kryterium długu i deficytu. Strefa euro wcale nie jest strefą, która motywuje państwa do tego, żeby miały niższe deficyty albo niższe długi. Widać to na przykładzie Polski, która ma ciągle dług utrzymujący się poniżej 60% i nic nie wskazuje, żebyśmy to przekroczyli. Jeśli popatrzymy na inne państwa w strefie euro, one ten wskaźnik dalece wytrzymują. Jeśli popatrzymy na deficyty polskie od 2015 roku, to tylko w jednym roku nasz deficyt przekroczył 3% PKB. Był to rok pandemiczny 2020. W strefach państwa euro przekroczenia 3% deficytu są regularne, więc trudno nazwać strefę euro strefą państw oszczędnych.
To nie ma potwierdzenia w danych. Trzecie kryterium, czyli kryterium stabilności cen, czyli tak naprawdę inflacja, no to jest kryterium trudno wymierzalne. W tym momencie cała Unia Europejska ma problem z inflacją. Ta inflacja jest w dużej mierze importowana, ale pytanie, czy, i tu przechodzę do czwartego kryterium konwergencji nominalnej, czy będąc w stabilności stóp procentowych, to państwa mają dalej możliwość dbania o stabilność cen. Bo jeśli popatrzymy, jak strefa euro jest zróżnicowana i jak każde państwo ma różny wskaźnik inflacji, wystarczy porównać Estonię z Hiszpanią, gdzie to jest różnica kilkunastu punktów procentowych, to reakcja Europejskiego Banku Centralnego powinna być zupełnie różna dla państwa estońskiego i zupełnie inna dla hiszpańskiego. Polska tą możliwość stabilnej reakcji ma. Dziękuję. Jeszcze jest pół minuty. A to ten dzwonek mnie wyprowadził z równowagi. Więc jeśli popatrzymy, EBC nie ma możliwości reagowania na każde z tych państw eurozony, bo każdy z nich ma trochę inne przyczyny inflacji. Polska zaś, posiadając własny bank centralny i polską walutę, ma możliwość stopami procentowymi i kursami walutowymi oddziaływać na politykę pieniężną i oddziaływać na wysoko stóp procentowych, przez to modelując inflację. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Brawa. Brawo. Wielkie. To było precyzyjnie 6 minut. To zresztą jest ukryta funkcja tego dzwonka, że on czasami wyprowadza rzeczywiście równowagę.